Hej, 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 z tej strony Kaspi. Jak coś, jesteśmy z powrotem w Hoju Czwórce. No na razie jakoś nic mnie tak innego nie przykuło do gry, żebym miał coś innego nagrywać. I co, w Tlakok Demise zagramy sobie tutaj tego update'a. Już trochę czasu jest, więc spoko. I wybierzemy. Zastanawiałem się tutaj nad kilkoma opcjami. Tutaj Mr. House'a mógłbym sobie wziąć. Ale też myślałem właśnie tutaj nad czymś takim. Zastanawiałem się tutaj może też nad kilkoma innymi frakcjami. Może bym wziął tego Mr. House'a? Z Nowym Vegas? Na czele? Bo myślałem, czy nie pograć sobie po prostu albo Heaven Gate, albo New Can. Nie, weźmy, zagrajmy. Zagrałem sobie właśnie New Can i... no, spoko są. Nie są, powiedzmy, super źli, ale super dobrzy też nie są na zasadzie takiej. Głównie u nich można zrobić kilka opcji. Albo można nawracać wszystkich, czyli mamy, zrobimy papety raz, dwa, trzy. Tutaj jeszcze te, tu dwa papety. Sorrows również można wziąć, zrobić jako papeta, więc no tutaj i można po prostu sobie walczyć z jakimiś takimi tutaj przeciwnikami, ale nie wiem tylko, czy to jest fajne. Albo wiecie co, zagrajmy nimi. I od razu mówię, pierwsze punkty siły politycznej od razu idą do robienia claimów na uintach. Nie wiem, jak to nawet wymówić. Ja pierdziu. Więc zastanawiałem się i w końcu jednak się zastanowiłem i że sobie zagram nimi. Dobra, nie, dzięki. Nie chcę tutaj żadnych informacji. Dobrze, czyli co? Tutaj muszę sobie pójść w to. Co do tego miejsca też może mi się przydać, bo tutaj trochę jest manpowera itp. Ale dobra, weźmy sobie wrota nowego Khan. Dobra, miałem sobie wziąć tutaj z dwóch generałów. O! Panzerleader, okej, chociaż i tak nie będę mieć żadnych sił zbytnio, ale okej. I ile na Justify War? Jeden? Coś mi za mało na to, ale dobra. Weźmy sobie tak i weźmy sobie na razie fabrykę cywilną, bo będę potrzebować ich. Bo jakie szablony w ogóle? Co ja mam w szablonie moim? Na pewno milicję nie będę trzymać, to jest stuprocentowe. Weźmy sobie te rzeczy. I zaczniemy sobie już produkować troszkę lepsze bronie. Tu, no, weźmy militia training. My nie jesteśmy zaawansowaną rasą? Albo nacją? No, nacją lepiej brzmi. Więc będziemy mieć małe problemy tutaj pod tym względem, ale co do reszty. Nie jest tak tragicznie. Nawet weźmy sobie tu. Tutaj tam na razie nic tam nie widzę, żeby to były problemy. Tutaj weźmy, zacznijmy produkować konwoje i zacznijmy jeszcze tutaj oddziały. Też jakieś kanoe, czy co to tam są, ale dobre rzeczy normalnie, ale nie ma co. A, 50 potrzeba, no to się inaczej. Dobra, czyli mamy co? Mamy
Miesięczna populacja 10. Wezmę sobie to z tego tylko powodu, że po prostu daje najwięcej. Tutaj będziemy witać wszystkich, którzy przychodzą, żeby mieć więcej ludzi. No, dobra. Też tutaj nie kojarzę, żeby te decyzje jakoś niwelowały cokolwiek innego stąd, więc raczej tu nie będę myślał, że będę mieć mniej problemów. O, ja pierdziu. Dobra, weźmiemy sobie wersję tutaj bardzo zaawansowanych komputerków, że będą mi tutaj pomagać i nazwiemy ich protektorami. Okej. Ale myślę, że tutaj zaczniemy sobie lekko w tą rzecz tutaj ogarniać z prostego powodu, że jak tutaj pójdę za szybko, to przy okazji też mogę stracić trochę dużo siły politycznej. O, jasne, to weźmy sobie, zróbmy tak i tu. I tutaj Remiasz pokaże żadnej tutaj możliwości odkupienia i dostaniemy więcej po prostu rzeczy, no. Cholercia, teraz się człowiek zastanawia. Nie, weźmy tutaj to lekko, najpierw zacznijmy pierwsze poczynania, to żeby ulepszyć troszeczkę swoje posiadłości, a dopiero później będziemy myśleć o kolejnych takich rzeczach, co by mi coś miało dać. No, to tutaj powiedzmy sobie ile. No, tutaj te protektory. Tutaj mamy trochę tego. Mógłbym usunąć to, ale nie. Wydaje mi się, że będzie dobrym pomysłem, żeby tutaj Demolition i Firearms sobie dodać do tego wszystkiego i tyle. No. Nawet jeżeli to nie będzie za dużo, to zawsze jest więcej niż zero. Ojej, no naprawdę? Jeszcze zapadł na chorobę. Mamy Justify War Goal. Jasne, weźmy sobie to. Więc tutaj zobaczmy, jaki w ogóle masz od 6 do 10. No, czyli oni pewnie będą mieć koło 8 albo 10 rozpiętości, więc to tam nie będzie to jakieś super dobre dla mnie walka ta przeciwko nim. No, ale co tam. Te Hand of God bym mógł też wziąć, ale no muszę się tutaj rozgarnąć, ale nie, myślę, że najpierw sobie pójdziemy w którą z tych tutaj rzeczy, żeby nawracać. Według mnie to jest pierwsza taka potrzeba, którą bym chciał tutaj ogarnąć. No, tutaj coś tam zawsze jakieś dodatkowe części. Scrap metal. Tutaj weźmy sobie, no, więcej tutaj budowli, szybkości ich robienia, standardowe rzeczy. No, tutaj to tak wszystko widzę, że to jest, no, czasochłonne bardzo.
żeby ogarnąć to na lepszym poziomie. Poza tym i tak będę pierwsze co to będę chciał wymaksować do tego poziomu, bo już dalej nie będę mógł przejść. No cóż. Nie jestem zaawansowany technologicznie. Przynajmniej tak mówią. Obrońca tutaj... niech będzie. A weźmy nie tak, tylko tak. Nowego komanderka. Oh my goodness. A, dobra, bo ten jest tam z dodatkowym plusikiem, że można sobie ogarniać to. No dobra, weźmy sobie północne możliwości. Tu nic nie mogę, tu mogę sobie wziąć to, albo mogę sobie wziąć to. I weźmy sobie to tylko z tego powodu, żeby mieć więcej army experience. Bo może mi się uda jeszcze przed tym wywołaniem wojenki, bo to ma praktycznie 250 dni, czyli 200 dni jeszcze mi zostało. No, to trochę jeszcze czasu będę potrzebować do ogarnięcia. Północne możliwości. Weźmy sobie północnych misjonarzy. Będziemy nawracać tutaj wszystkich tych. Murtak? O, okej. Tutaj nie mogę, to weźmy sobie na razie to. A poza tym co? Kurczę mole. Mówią, że tutaj mormoni? Bo to pewnie są mormoni pewnie w tym miejscu. A, mniejsza. Tak trochę nie znam się na wielkich Stanach Zjednoczonych, Imperium, wiadomo o co chodzi, nie znam za bardzo tego tematu, w sensie nie tego tematu, tylko tego kraju może nawet powiedzmy, no i później tak, jak dla mnie to są albo mormoni tutaj, albo to są mormoni i nie wiem w którym miejscu tutaj są i im co. Mówią, że przez to, że są mormonami, to nie mogę mieć lepszych technik badawczych. O, weźmy to. Zawsze to trochę więcej przemysłu. Lontę. No, myślę, że lontę, lontry najpierw weźmiemy i później weźmiemy sobie to, albo tutaj sobie pójdziemy. No, weźmiemy sobie, polepszymy trochę tutaj swoich tutaj rzeczy do ogarnięcia i tyle. Weźmy może siły szybciej badań przemysłowych. Zawsze to jest dobry pomysł. I teraz tak, tutaj mamy to refined. Konwencjonalna wojna, trooper warfare. Asymetryczna wojna. Ta ostatnia raczej nie będę tego na pewno chciał. Widzę, bo to. Ale co? Tutaj jest to i minus 10%, a tam. What the hell?
Kurczę. Minimum training level. Aha, czyli tutaj jesteśmy, tak. O Jezuniu. No, tak średniawo to widzę. Myślę, że chyba weźmiemy sobie to. No, weźmy sobie tą część, bo nie czuję tam tego tematu w ogóle i w szczególe. Więc spoko. Bo ile tutaj mamy? 1,44. To spoko. Tutaj powinienem sobie wziąć... No, myślę, że chyba to tego Walking Clouda. Aha, czyli jakiś... tutaj to jest osoba, która pochodzi z plemiona Sorrows. No. I przyjęła tutaj mormoński styl życia i bycia. Więc, no cóż, tutaj to... Weźmy to może, to zawsze też jest dobry pomysł. Aha, no, czyli tych zabiliście i teraz jeszcze idziecie po tych. No, Broken Coast. A, nie ma w ogóle tych. Już nie ma tutaj Kanady. Trochę boli. Bo wy w ogóle coś możecie tutaj, Nowa Wiktoria, może w ogóle ogarniać? Wojnę? Jakąkolwiek? Dobra, weźmy sobie to, oczywiście. Apostołowie Laurent, teraz weźmy sobie tą rzecz, ogarnijmy. Weźmy tutaj misję do nawracania do Laurent. Lone Trees. A, Lone Trees. A, what the hell. No, weźmy tego chociaż kolesia, żeby był na razie jako jakiś tutaj główny wojskowym generałem. Może coś to da. Po polepszeniu tutaj infrastruktury pójdziemy, myślę, w kolejną rzecz, czyli już mówię, kolejne misje do nawracania, wtedy te Iris. Zawsze to coś dobry pomysł też będzie. Czyli oni tutaj mają takie na. Szkoda, kurde, bo myślałem, że oni będą mieć chociaż też ciekawe rzeczy, a tutaj widzę, że mają ne. Broken Coast ma tylko chyba po prostu czyli oni tutaj mają. Okej. Ciekawe. Naprawdę. A, kto w ogóle walczy? Aha, No, a wy jeszcze nie pokonaliście? Aha, jeszcze nie pokonaliście. What? Old Country, Portmore. Widzę, że ci są też bardzo mocni ogólnie. O, Camlo kontra ci. Okej, okay, ciekawe. Pokażcie mi na samym końcu. Tutaj mamy więcej ludzi. Tutaj nie, to wolę więcej ludzi. Im więcej ludzi, tym więcej dobrych rzeczy.
Ale normalnie, chociaż oni mają coś tutaj, cokolwiek. Nie, widzę, że też taki podstawowy dosyć. Nie, ale tutaj widzę, że szkoda, że trochę tych części nie mają lepszych tutaj drzewek. Fajnie by się grało na pewno wtedy. Albo inaczej, bardziej niespodziewanie, bo tak to co? Liczy się na tych, że coś zrobią, na tych. Tutaj ostatnio, tutaj porobili ten update, to tutaj też dużo się już dzieje, więc. Nie. Dobra, ty do ćwiczeń. Panie, ćwiczenia. Bo później co? Będę musiał, kurde, patrzeć, że dostajecie wciry. Bo nie będziecie dobrze wyszkoleni. Dobra, czyli to sobie zrobiłem. Teraz mogę wziąć sobie Ires. No i zobaczmy, czy uda mi się tutaj ich nawrócić, żeby stali się moim papetem. No, tylko mam jedną prowincję jakby nawróconą, a tutaj nie ma więcej. No, to jest problem, ale cóż. Od 6 do 8. No, tak trochę średniawo widzę. No, spoko. Będziemy mieć chociaż ciężką wojnę. Raczej z Jamp. Nie wiem, czy z Jampą będę chciał coś robić. Chociaż zobaczę. Może tutaj bym spróbował na przykład. Bo widzę, że to są dwa przejścia, które są bardzo złe. No cóż. O, dobra. Czyli nasza próba nie powiodła się. Czytaj, więcej wysyłamy punktów siły politycznej na stracenie. No. Zawsze to też można tak przeczytać, więc. dobra, tu weźmy sobie tą rzecz. Też, o, oczywiście. Wow, ile mi tutaj rzeczy brakuje. Ohohoho. Ojeny, mam ile produkcji tygodniowo tego? Ohohoho. No tak średnio wygląda, ja jeszcze nie mam, kurczę, nawet 10. O, ci wygrali. Good job for you, bro. Tak, weźmy to. No, myślę, że tak. Aha, czyli tutaj tego jednego nie będę mieć. Nie, mniejsza. To tam nie jest taki, widzę tutaj strasznie mocny ten typek. Numeri? Okej. What the hell? Oprócz tego, że tam jest minus 2,5 tego, to jest bardzo fajne drzewko tutaj iść na środkowe tutaj rozgałęzienie. Hej, dobra, weźmy sobie więcej ludzi, więcej przemysłu i więcej dobra. O, dobra. Teraz weźmy, zobaczmy. Tu mamy. Tu mamy defensywy. Nie, tu nie mamy defensywy. Mamy za to HP. Hard Attack, Breakthrough, Soft Attack, Piercing.
Tu mamy defensywy. Szczerze, weźmy to. Pierwsza rzecz to jest ta rzecz. Z prostego powodu. Zawsze to coś da mi. Dobrze, czyli to weźmy sobie tą rzecz. No. Aha, czyli tutaj Zjednoczony Związek Eona? Enocha? Kurczę, nie jestem dobry z religii. Oh my goodness. Aha, czyli tutaj jako program, który będzie tutaj mormońskie politykę. No, mormońską politykę życia, o może tak powiedzmy to, wprowadza jako taką stabilną. Przynajmniej wydaje mi się to tak, jakby to określić, ale dobra, mniejsza. Dobra, czyli co? Atakujemy. Okej. Okej. Spoko. 23 kontra 51. No, na razie wygrywamy w stratach. Kurde, znowuż mi nie powiodło się. Miałem nadzieję, że jednak mi się powiedzie z tym, ale to tak. O, co tutaj mamy? Nie, no. Nie, bo później to tracę za dużo. To nie ma sensu, takie coś. To w ogóle zamknijmy. Dobra, weźmy tak i weźmy sobie, ustawmy tak. Dobra, lecisz tu. Czyli co, ja tutaj mogę zrobić to? Nie mogę zrobić tego, to jest wtedy sytuacja do kitu trochę. Mogę za to. Ład. Nie. Nie, aż tak bardzo to mi się nie chce na to patrzeć. Tu weźmy to. No, więcej zasobów itp. Jest dobre. I będzie dobre. Niezależnie. Od 7 do 12, no dobrze. A i ogólnie mogę sobie wziąć teraz, mogę sobie Demolition Team wziąć. To jest dobry teraz temat do ogarnięcia. Spoko, niech walczą przeciwko mnie, i tak nie mogą nic zrobić ogólnie, więc nie czaję, o co im biega. Weźmy, wiecie co, weźmy sobie to Max Planning. Zawsze to jest dobra rzecz. Dzięki temu tutaj będę mieć. Dobra, bo przecież ci jeszcze dostali też trochę tutaj dodatkowych tych do szkolenia będę musiał wystawiać, czyli ludzi z. Po prostu z tymi z dynamitami wysyłać do walki, więc trzeba ich też wyszkolić, chociaż nie wiem, czy przeżyją, ale dobra. dobra, i co? Na chwilę obecną wrócę do was, jak już tutaj ogarnę troszkę więcej. No, widzę, że już więcej wojen. A, dobra, bo tutaj są. Kto to jest? A, Crazy Horns. Dobra, myślałem, że to kurczę jest, bo prawie to jest ten sam kolor co Legion Cezara, i myślałem, że to są jednak.
ktoś inny. A, dobra. No cóż, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcineczku. Hej, hej.